Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać do Undergrounda 2 Need for Speeda najnowszy mod graficzny, jaki znalazłem i zainstalowałem, żeby ta gra ładniej wyglądała. I kiedyś w tą grę grałem, nawet nagrywałem, kilka odcinków na kanale jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wyścigami, pościgami, tuningiem i tutaj tą moją jazdą, zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspomniałem, chciałem Wam pokazać ten nowy mod graficzny. Tak jak wcześniej wspomniałem, wcześniej grałem na tym save'ie, kontynuuję. Cieszę się, że mogę kontynuować, nie muszę grać od nowa. I teraz mamy do pokonania tutaj w grze mam 28% gry. A w tym czwartym stage'u, już ostatnim chyba, albo piąty jeszcze będzie, nie wiem, nigdy tej gry nie przeszłem. To chyba jedyny Need for Speed, którego nie przeszłem. I no, mam na razie 0%, no bo mam 30 wyścigów do zrobienia, 3 sponsorzy, 7 URL-i i czasopisma DVD równie 3. No i chciałem dzisiaj pojechać moją Hondą Civic, trochę stuningowaną. Pojechać na przykład jakiś wyścig. Osobiście bardzo lubię sprinty, tylko że do sprintów jest daleko. Najbliższe mam tutaj dragi 2, bo z tego co pamiętam, to tu był też URL niedaleko. No i tu jestem właśnie na lotnisku. No, z którego to lotniska też gra się zaczyna. Tylko wtedy dostajemy miejsca na 307Z albo 5. Nie jestem pewien. Tak jak mówię, dawno to nie grałem. Z rok czasu chyba. No kilka miesięcy na pewno. I co tu mamy? No, najbliżej dragi, nie? Także spróbujemy draga, no. Widzę, tu niedaleko jest. Dobrze. Zaznaczymy i pojedziemy. Tu jest drag. Chciałem jeszcze powiedzieć, że no, drag będzie trudny. Też nie pamiętam, który mi się biegi zmienia, ale chyba Shift i Control. No i altem jest Nitro. No i póki co ta Honda jest ulepszona
jak na najlepszych częściach osiągi ma. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Też jest Honda Civic. I co to tam jest? Hyundai. Ja dobrze sobie radzę. No, Hyundai Peugeot 206 i drugi Civic. Fajnie, fajnie. O, sponsora nowego. Tutaj też możemy sobie replay oglądać. Tak to wygląda. Można sobie kamerę zmienić. Nitro odlokowane. Nitro tu można w łatwy sposób sobie uzupełnić. Na wstecznym. Tego. No, Mazda też. Co tam jeszcze jest? Chyba Honda jest 2000, tak. Chyba zajeżdżaj drogę, żeby mnie czasem nie wyprzedził. Mazda MX-5, LX-7 i Peugeot 206. No to ciekawy zestaw. Mam coś odblokowany. O, wydech. To może pojadę po wydech. To jest w sklepie Performance, tak. Czy...
Bacon. Kurde, nie pamiętam, gdzie ten sklep jest. A nie wszystkie są zaznaczone. Bo to jest salon, tu osiągi, tu garaż, tu malowania, albo tu, a tu, a neony i te liczniki. To chyba performance. No daleko jestem, ale pojadę i wam też przy okazji pokażę, jak wygląda grafika tutaj w mieście. Jak możecie zauważyć, pasy się odbijają od karoserii. Przodu również. Jakiś przeciwnik Mustangu. No i inne są tekstury, oczywiście ładniejsze. Czekajcie, tu jest jakiś sklep. Nie, tu jest garaż. Przeciwnik. Oceniajcie, jak wam się podoba. I tak moja Honda wygląda. Malowanie, naklejki, światła, wydech, spoiler. Z tyłu, na dachu, lot powietrza, lusterka, światła z przodu, maska. Felgi, tarcze, naciski. I te progi. I tutaj mamy osiągi. Wszystko na zainstalowane. I silnik, i eku, i skrzynia. I zawieszenie jest obniżone. I nitro. I wydech. I hamulce. I redukcja wagi. I turbo. I obecnie pokażę wam, ile ma mocy na hamowni. Thank you.
60 Nm i 225 kW. Przy 8000 obrotów. Później, no tutaj na tym wykresie jest pokazana power, czyli moc, i torque, tle, czyli newtonometry. No i tu widać wszystko. Tak powyżej, sześciu tysięcy obroty spadają i moc też. 9, bo tu pisze, że moc przy 8000, no ale dobra. A prędkość maksymalna prawie 300 km. To jest zadowalający wynik, ale od 0 do setki, no to już słabo. 12 sekund to szybsza jest moja Skoda. A neon jeszcze jest żółty. Tu jest drift. I co, pontą z napędem na tył, to... Znaczy, drift, do driftu potrzebny jest napęd bardziej na tył, a Honda ma na przód. I to nie driftuje. Chyba, że na ręcznym coś tam driftuje. Ale nawet to idzie. No i tak to się prezentuje. Też tak to wygląda, jak pada deszcz. Szału nie ma, ale zawsze to coś. Także w tym odcinku było na tyle. Jeżeli się odcinek podobał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam do komentowania. Ja się z wami żegnam. Cześć!